Czyli mamy trzy wersje. Na pierwszy ogień idzie sąsiad zamordowanego, Stefan Kolaczny, miejscowy grabarz. Kłócił się z ofiarą o ziemię. Groził mu śmiercią. Na tę noc, kiedy morderca zostawił ciało w kościele, nie ma alibi. Aż trudno uwierzyć, ale jest to chyba jedyna osoba na całej wsi, która miała jakiś konflikt z punkiem. Przez innych był uwielbiany, potwierdzili to chyba wszyscy. Druga możliwość to Antonin Panek, syn ofiary. Zniknął razem z ojcem. Prawdopodobieństwo tej wersji jest naszym zdaniem dość małe. Byli ze sobą blisko związani zarówno osobiście, jak i zawodowo. Mają tę firmę, tak? Pole, jakiś majątek w tym jest. Dlatego nie wykluczamy tej opcji. Sprawdziliśmy też jego żonę. Od momentu zaginięcia tamtych dwóch jest na środkach uspokajających, nie wychodzi z domu. Opiekuje się nią matka. Wersja trzecia. Zrobił to ktoś inny. Co z tobą, Honzo? Nic, tyle, że macie okrągłe zero. No ale moment. Nie, żaden moment. Chatę tego sąsiada wywrócimy do góry nogami. Coś tam znajdziemy i zgarniemy go. Ale jeśli nie, to zbierzcie próbki DNA całej wioski, jeśli będzie trzeba.